Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych powstał w roku 1979 po to, żeby dostarczać przemysłowi elektronicznemu nowoczesne materiały niezbędne do produkcji przyrządów półprzewodnikowych, których potem konstruowano takie rzeczy jak telewizory, radia, magnetofony, to co nas otacza. Do dzisiaj pozostała taka rola Instytutu, nadal rozwijamy materiały na potrzeby innych przemysłów. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom elektroniki, dalszej miniaturyzacji, zwiększania częstotliwości i mocy urządzeń, odkryto grafen. Nasz Instytut wziął udział w tym wyścigu technologicznym. Dzięki wiedzy naszych kolegów, uczonych, doświadczeniu w manipulacji materiałem na poziomie atomowym udało się te technologie opanować i dzisiaj w Instytucie rozwijane są dwie technologie grafenowe. Grafen płatkowy, wytwarzany metodami chemicznymi, który może być składnikiem kompozytów, materiałów o złożonej strukturze, które będą miały dzięki temu nową jakość, będą lżejsze, wytrzymalsze, a może bakteriobójcze, a może jeszcze jakieś nowe cechy znajdziemy. Druga to jest grafen cienkowarstwowy, wytwarzany w postaci cienkich, jednoatomowych warstw na całkiem sporych powierzchniach, dochodzących do kilkuset centymetrów kwadratowych. Te dwa rodzaje grafenu znajdują swoje potencjalne zastosowania. Dzisiaj jest to wszystko na etapie prób, ale jesteśmy już blisko zastosowań rynkowych. Tu w naszym Instytucie powstał pierwszy przyrząd elektroniczny, który ma szansę pojawić się na rynku. To jest halotron, urządzenie do badania pola magnetycznego, wykorzystujące ruch elektronów w bardzo cienkich warstwach grafenowych. Przygoda Instytutu z grafenem rozpoczęła się jeszcze przed 2010 rokiem, czyli rokiem, w którym przyznano Nagrodę Nobla z fizyki za pracę nad tym materiałem. Przebiegała ona wielotorowo, poświęciliśmy się grafenowi na węgliku krzemu, grafenowi na miedzi, grafenowi na germanię. W przypadku węglika krzemu ITME uzyskało światowy patent na jego osadzanie. W dniu dzisiejszym nie tylko prowadzimy badania podstawowe, ale także wkraczamy w obszar badań przemysłowych. Jedną z aplikacji, nad którą pracujemy, jest grafenowy czujnik pola magnetycznego, oparty o światowy patent. Nasze rozwiązanie testujemy w bardzo szerokim zakresie temperatur, ponieważ od temperatury minus 200 stopni Celsjusza, to jest temperatura ciekłego azotu, poprzez temperaturę pokojową, a nawet do plus 500 stopni. Także w tym szerokim zakresie nasz innowacyjny czujnik pola magnetycznego posiada bardzo stabilne parametry elektryczne. Jest to jedyna platforma materiałowa, jedyna dostępna na świecie platforma materiałowa, która umożliwia detekcję pola magnetycznego w tak skrajnie szerokim zakresie temperatur. Nasi partnerzy będą testowali rozwiązanie w samochodach elektrycznych, w pojazdach szynowych, takich jak tramwaje i pociągi. Oczekujemy, że czujnik przysłuży się rozwojowi elektromobilności. Już dzisiaj obserwujemy na ulicach coraz więcej pojazdów elektrycznych, a w niedalekiej przyszłości możemy spodziewać się, że zdominują one rynek. Jesteśmy w stanie uprościć układy elektroniczne, które z takim czujnikiem współpracują, a tym samym potanić koszty produkcji silników. Nasze wysiłki naukowe i potencjał aplikacyjny dostrzegło Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, które w ramach konkursu LIDER przyznało ponad 1 000 000 zł na rozwój technologii czujnika. Jesteśmy w tej chwili w laboratorium, w którym są wytwarzane różnego typu struktury półprzewodnikowe, między innymi grafen. W tym laboratorium właściwie powstał grafen i ten projekt związany z grafenem pozwolił nam wejść do takiego europejskiego projektu, który się nazywa Grafen Flagship. To jest duży projekt europejski, w którym uczestniczy ponad 100 placówek naukowych z Europy, nie tylko uczelni, ale instytutów naukowych i instytutów przemysłowych, którego celem jest doprowadzenia do powstania elektroniki dwuwymiarowej. Natomiast w trakcie rozwijania się tego projektu powstały też możliwości wytwarzania innych materiałów dwuwymiarowych. Teraz co to znaczy materiał dwuwymiarowy? To jest materiał, który ma grubość atomu, czyli właściwie rzecz biorąc można powiedzieć, to jest taka mgiełka, która się unosi i oczywiście ta mgiełka musi na czymś leżeć. Jeżeli by na przykład grafen puścić swobodnie w powietrzu, no to on by się unosił jak światło przez niego przechodzi, on by się unosił po prostu w powietrzu jak taka jakaś folia, powiedzmy.
ale folia o grubości atomu. My sobie nie mamy takich folii w ogóle, możemy sobie tego wyobrazić, jak to wygląda. No niemniej z takich folii, różnych materiałów, można tworzyć urządzenia elektroniczne, które no, w przyszłości mogą stosować się jako różnego typu detektory czy czujniki. Szczególnie ciekawe są zastosowania medyczne, badania na przykład, żeby śledzić, co się dzieje w organizmie człowieka. Informacje o nim mogą być ze śliny i z potu uzyskiwane, i z krwi. Oczywiście my nie uczestniczymy bezpośrednio w zastosowaniach medycznych, ale naszym zadaniem jest wytwarzanie takich właśnie dwuwymiarowych materiałów, które wysyłamy do różnych innych placówek, które próbują je tam zastosować w jakichś różnego typu urządzeniach. Jesteśmy, jeśli chodzi w Europie, to jesteśmy najbardziej, bym powiedział, zaawansowanym ośrodkiem, który jest w stanie wytwarzać takie dwuwymiarowe materiały. Trudno sobie wyobrazić już w tej chwili nasze życie codzienne bez uczestnictwa elektroniki. I cały czas różnego typu firmy próbują stworzyć coraz bardziej wydajne, szybsze urządzenia. No i między innymi te materiały, które tutaj wytwarzamy, no mają temu służyć. Znajdujemy się w Zakładzie Syntezy Chemicznej i Grafenu Płatkowego i zakład ten zajmuje się otrzymywaniem i rozwijaniem technologii otrzymywania grafenu. Zaczęliśmy ten temat już w 2006 roku, czyli na krótko po pierwszym wyizolowaniu tego materiału. I od tego czasu rozwijamy własne technologie i zdobywamy własną wiedzę. Pracujemy w szerszym zespole i już w tym momencie możemy pochwalić się kilkoma patentami i wieloma zgłoszeniami patentowymi w tej dziedzinie. Grafen jest takim dwuwymiarowym materiałem, który ma długość i szerokość, ale prawie nie ma swojej grubości. I przez to ma pewne niezwykłe właściwości, które mogą znaleźć bardzo szerokie zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu i w wielu gałęziach naszej codziennej działalności. Projekty, którymi się zajmujemy, również były z bardzo różnych dziedzin. To były projekty związane z materiałami, jak chociażby dodawanie grafenu do filamentu, do druku 3D. Dzięki temu materiał ten był bardziej wytrzymały. Mieliśmy też współpracę związane z modyfikacją elastomerów, czyli powszechnie stosowanych gum. Dzięki temu guma taka była bardziej wytrzymała na rozrywanie. Obecnie skupiamy się na projektach biologicznych. To są dwa projekty związane z medycyną regeneracyjną, a konkretnie związane z różnicowaniem się komórek macierzystych. Dzięki użyciu grafenu jesteśmy w stanie zmusić komórki do różnicowania w określonym kierunku, czyli do wykształcenia takiego rodzaju komórek, jaki jest potrzebny. Kolejnym aspektem naszej działalności jest opracowanie metod powiększania skali produkcji. Jest to zasadniczo rzecz, nad którą głównie się skupiamy, a dzięki temu grafen będzie tańszy, a przez to bardziej dostępny dla szerokiego grona badaczy, którzy będą mogli wykorzystać go w swoich projektach. Już obecnie grafen znajduje zastosowanie w komercyjnie dostępnych produktach. Na razie są to produkty głównie dla entuzjastów. Mówimy tutaj o sprzęcie sportowym, między innymi o kaskach rowerowych, rakietach tenisowych czy ramach rowerowych. Dzięki użyciu tego materiału zwiększamy wytrzymałość tych wyrobów i nadajemy im nowe cechy, jak chociażby odporność na wodę czy możliwość oddychania w przypadku kurtki. Mówiąc o Instytucie Technologii Materiałów Elektronicznych i o badaniach, które on prowadzi, najistotniejszą rzeczą jest wspomnienie o tym, jacy pracują tu ludzie. Kadra, którą mamy, jest po prostu wybitna. Jest tutaj zbiór ludzi w najróżniejszym wieku i po prostu bardzo dobrych merytorycznie. Zajmujemy się nie tylko materiałami dla elektroniki, tak jak wskazywała nazwa Instytutu, ale robimy również materiały nowoczesne, zaawansowane materiały dla najróżniejszych dziedzin przemysłu. Poza grafenem płatkowym, poza grafenem epitaksjalnym zajmujemy się kompozytami ceramiczno-metalowymi. Jest zakład, który prowadzi badania właśnie w tym zakresie i ceramiką. Ceramiką przeświecalną, która może być stosowana między innymi do laserów,
A kompozyty, nad którymi pracujemy, są to kompozyty o osnowie metalicznej, z metali czystych, ze stopów tych metali, wzbogacanych ceramiką w najróżniejszych formach. Inny z zakładów zajmuje się optoelektroniką i to jest zarówno charakteryzacja tych materiałów, nowe urządzenia, nowe lasery pracujące na bazie materiałów, między innymi wytwarzanych w innych naszych zakładach. Kolejny zakład to zakład szkieł, nazwa jest taka dość klasyczna, ale w tym zakładzie są prowadzone prace na najwyższym światowym poziomie. Zakład ma poza dużą ilością międzynarodowych i krajowych projektów, ma bardzo dużo patentów. Tam opracowywane są i wytwarzane światłowody najnowszej generacji, szkła, między innymi szkła fluorkowe. Zakład materiałów funkcjonalnych zajmuje się też bardzo ciekawymi materiałami, głównie wytwarzanymi metodami krystalizacji, to jest metoda Czochralskiego, Bridgemana, mikrowyciągania. Wytwarzają materiały plazmoniczne, metamateriały, które są bardzo takie specyficzne, mają ujemny kąt załamania. Mogą służyć między innymi do radarów. Są wykorzystywane do tego, że można nie zauważyć, w cudzysłowie, jakiegoś taka trochę czapka niewidka. Może nie zauważyć przedmiotu. Kolejna bardzo ciekawa grupa prac prowadzona jest w samodzielnej pracowni elektronolitografii. Tam można wytwarzać maski dla urządzeń elektronicznych z dokładnością do nanometrów. Materiały też mogą mieć bardzo szerokie zastosowanie. Te wszystkie prace nie byłyby w sposób należyty zweryfikowane, gdyby nie to, że posiadamy również bardzo dobrze wyposażone laboratorium charakteryzacji materiałów. Tam możemy charakteryzować przy użyciu najnowocześniejszych technik wszystko to, co w Instytucie robimy. Mamy również zakład produkcji doświadczalnej, w którym wykonujemy zamówienia zewnętrzne, takie raczej dla produkcji niszowej. I to, co jest istotne, to to, że nie działamy w oderwaniu od przemysłu. Mamy szeroko rozwiniętą współpracę z firmami średnimi, dużymi i to pozwala nam na zrobienie upscalingu tych wszystkich badań, które tutaj prowadzimy na poziomie laboratoryjnym, do wdrożeń i ewentualnych zastosowań. ITME to nie tylko 40 lat historii, ale też nasze myślenie o przyszłości. Nasza przyszłość opiera się głównie w oparciu o cztery filary. Ludzi, aparaturę, technologię i stabilność finansową. Każdy z tych filarów jest niezmiernie istotny. Ludzie to najwyższej klasy specjaliści. Nasi naukowcy są absolutnie wyjątkowi. Też kadra techniczno-inżynieryjna i wspomagający pracownicy pionu administracyjnego robią wszystko, żebyśmy jako Instytut funkcjonowali na najwyższym światowym poziomie. Posiadana aparatura jest już dzisiaj najwyższej klasy spośród większości instytucji badawczych w Polsce. A na tym nie kończymy. Prowadzimy dalsze inwestycje, m.in. w oparciu o środki z Komisji Europejskiej czy z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które pozwolą nam być liderami w zakresie grafenu epitaksjalnego i grafenu płatkowego. Posiadane technologie pozwalają skorzystać zarówno z wiedzy naszych pracowników, jak też i z posiadanej aparatury. I ostatnia rzecz, aczkolwiek nie najmniej istotna, to stabilność finansowa, która powoduje, że nie musimy martwić się o przyszłość, że możemy w spokoju prowadzić nasze badania i zajmować należną nam pozycję na liście światowych instytucji badawczych.